Dzień dobry. Jesteśmy po pierwszym weekendzie, pierwszym weekendzie letniej Grand Prix 2021 w skokach narciarskich. Zawody zarówno kobiet, jak i mężczyzn odbywały się w Wiśle. Jeśli chodzi o letnią Grand Prix kobiet, były to pierwsze zawody, pierwsze zawody nie tylko w Wiśle, ale pierwsze zawody w Polsce, jeśli chodzi o ten cykl. 17, zarówno 17, jak i 18 lipca wygrała Ursa Bogataj Słowenka. Dwa razy drugie miejsce zajęła Sara Takanashi. Sara Takanashi, która 18 lipca w tym drugim konkursie. W drugim skoku skoczyła 133,5 metra. Ustanowiła nowy rekord skoczni, ale niestety na przeciwstoku upadła. Została przewieziona do szpitalu w Bielsku Białej, ale na szczęście już wróciła do treningów i trenuje teraz w Słowenii. Jeśli chodzi o zawody mężczyzn, to 17 lipca w pierwszy dzień wygrał Jakub Wolny, w drugi dzień wygrał Dawid Kubacki. I Dawid Kubacki jest teraz liderem cyklu letniego Grand Prix 2021 i trzymamy kciuki, trzymamy kciuki za przygotowania do kolejnych startów. Kolejne starty w Kurszewell to, to będzie jeden konkurs 7 sierpnia, i tu, jeśli chodzi o Zawody pań, także Kuszewell 6 sierpnia. Także trzymamy kciuki za przygotowania naszych skoczków i skoczki do zawodów. To trzeba jeszcze przypomnieć także, że, że startowały nasze zawodniczki i nasze zawodniczki. Jeśli chodzi o starty naszych zawodniczek, to Nicole Kondela zajęła 26 miejsce, jest to jej najwyższe miejsce w karierze. Także trzymamy kciuki. Za przygotowania naszych skoczków i skoczki. Trzymamy kciuki za występy naszych klubów piłkarskich w eliminacjach europejskich Pucharów, a także trzymamy kciuki za naszych olimpijczyków na Tokio 2020. Także to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.